Siemano wam, słuchajcie, odcinek zaczynamy od tego, że dostałem donos od tam jednej z tych pań, takich starszych, nie starszych, że jakiś tam mamy list po prostu od Mary, chyba od Mary, z tego co pamiętam. I jesteśmy teraz w trakcie jego czytania, także zaczynamy odcinek właśnie od tego listu. Może się z tego się wywiąże jakiś tam quest, już mówię tutaj bardziej jak z RPGa, jakieś zadanie, misja. Jak nie, to tam mamy już znaczniki w obozie, z których wyniknie jakaś tam pewnie misja. Mniej poważna lub bardziej, także zapraszam do oglądania. It's me. You know it's me from the bad handwriting. I know I said when we last spoke and I was going off to get married that we would not speak again. I know I said a lot of things and I meant them, I suppose, at the time. But I'm not so proud as to not speak to people who care for me or cared for me. I've been in Valentine for a couple of months. I had some bad luck and, well, it's a long story and not an interesting one, but I am here for now. I saw a couple of the girls, or whatever the polite term is for them, Dziewczyny. that ran with you and your associates in town, and I heard tell of a man who sounded like you. I would love to see you again if you could spare me a little bit of your time. I'm renting a room at Chadwick Farm, just north of Valentine. Yours. Mary Linton. Czyżby bolcowanie się szykowało? O, Golsie. Chłopie. A, jeszcze łoniaki mam, czyli nie ma co golić. Dobra, no to zrobimy tak. Prześpimy się. Śpi, oczywiście, trzeba się wyspać. Poranek. 9. W hotelu na farmie. Zaraz myślę, że znajdziemy to. Chciałem misję robić, ale jednak bolcowanie to też jest ważna sprawa. Tak z krzyża nie spuścić to. Cóż, czasami się człowiek źle czuje po tym. Znaczy, nie zrobiąc tego, o, tak bym powiedział. Idziemy do Kunia. I patrzcie, już mam nawet ścieżkę. Zaraz zobaczymy. Jest ścieżka, ale. Niedobrze, niedobrze. Mary, patrz! Kto kiedyś kochał prawdziwie? No! Znacznik, super. Myślałem, że będę musiał szukać jakoś głębiej i tak dalej. Gdzie to ona jest? Ale mamy to. Super. Ja jestem zadowolony. No to co? Wpizdaj na gaz dla Kunia. Jeszcze się nie możemy rozpędzić, ale za chwilę pójdzie. Tylko żebym o kamień nie wyrżnął, bo koń kopyto złamał. Ale jeszcze trochę, to będzie full wytrzymałości. Taką mam nadzieję oczywiście. I właśnie, nie przerywam, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, nie przerywam tej podróży, bo znowu się na coś możemy natknąć. Miasto już tuż, także daleko nie mamy. Na szczęście nie mamy tego, nie jesteśmy poszukiwani. Więc jakoś tak spokojnie podróżuję sobie. Moje imię nie przyłapał na jakiejś tam głupiej sytuacji, że postrzeliłem gościa, czy. No i jak teraz mam przejść do cholery? A, tutaj muszę obejść, no dobra. Nie no, jednak kuń to kuń. Napęd quattro. Ej ty. A, jakiś gość. Co nie jest dla mnie wygodny.
On stąd. Kurwa, jedziesz po prostu i już się sapią. No wiadomo, że też były inne czasy. Bo każdy tam szuka jakiegoś łatwego zarobku. Mówię to na podstawie filmów z westernem oczywiście. Jak tutaj coś ograbić, nie ograbić, to napaść. No zobaczmy, czuję, że tutaj nasz Geralt z Dzikiego Zachodu coś przybolcuje. Tylko muszę kunia zaprokować. Jest gdzie? Płotka? No dobra. Mary. Czekaj, zapiszę może przy tym bolcowaniu. Bo jeszcze będzie miał gościu zły, gorszy dzień. Źle spał czy co? I na plamę, no po co to? Coś mu tam nie stanie i tak dalej. Kto kiedyś kochał prawdziwie? Zobaczymy, zobaczymy. Puk. Chociaż umyłeś jaja, czy nie? Yes. Oh, I'm sorry, I didn't mean to disturb you, ma'am. Od razu z Giverą, dobra baba. Is Mrs. Linton in? I'll go see. Goli pewnie tego, kota. Chociaż nie, wtedy jeszcze koty pewnie były w modzie. Kurde, jaka dama. Hello. I heard you and your friends was around. I. Okay. Where's what's his name? Died. Ooh. Well, I'm sorry to hear that. Yeah. Jasne. Me too. Me too. Happened a while ago. Pneumonia. Bad business. Oh. Sure. Czyli już, ona jest gotowa. So, is that it? No, ain't like that, Arthur. Oh, okay. Listen, Arthur. Jest taka sprawa, że coś tam. Musimy zrobić i tak dalej. My family. Oh. I need your help. Kurde. The family that always looked down on me. You want me to help? It's my little brother, Jamie. Jamie. I always liked Jamie, at least compared to the rest of them. He's broken Daddy's heart. Daddy has a heart? Don't make me beg you, Arthur. My money, my life, me. I wasn't good enough. I'm sorry. We need your help real bad. Little Jamie's joined the Chelonians, that strange religious order. Good for him. They're quite mad, Arthur. They'll kill him. You're the only person he'd listen to. So, I'm too rough to marry into your family, but it's okay to ask me to help in saving your family. I'm sorry. I understand if you don't want to help me, but I think of you often. Ty głupia. Jeszcze powiem co. Jeszcze nadzieję mu robi. Myślę o tobie, ale zostańmy przyjaciółmi. Jeżeli to jest takie podejście, to podziękowałby takiej babie. You help me? To zbyt. Dobra, masz. Where is it? Somewhere out near Carmody Dell, I think. The rancher there said he'd seen him around the Cumberland Forest. I just want him back, Arthur. If you find him, bring him to me at the station. I'll see what I can do. I'll owe you. Dobra, dobra. You already owe me. No właśnie. Fajna ma koszulę ten Arthur. Znacznik z Mary. Pewnie och kurwa. Ale go wyjebało. No dobra, lecimy. Płotka musi tutaj staminy troszkę podłapać, także wpizdaj na gaz. Poszukiwacze tych nagród nie będą nas ganiać. Dajesz malina. Firmowy koń. Firmowe siano. Kurwa,
W chatę bym wypieprzył, to normalnie żeby po koniu było. Arthur by wyleciał przez okno, jakbym dobrze trafił. Czasami mam wrażenie, że jak to się ta właśnie ta muzyka zaczyna, ta lub jakaś inna, że telefon mi wibruje. A to w rzeczywistości właśnie ta muzyka jest. Cały czas zobaczę na telefon, ale nic, kompletnie. Nie, żebym nie miał jakiegoś życia i tak dalej. Że nie miałby kto do mnie napisać, ale takie mam wrażenie. Dobra, zwolni. Ktoś tu idzie, jakiś poszukiwacz. Stój, prrr. Ta pani poszukuje pomocy. Twisted my ankle something fierce. Think you could give me a ride? Zgódź. Yeah, sure. Hop on. Oh, thank you, sir. Thank you. Siadaj, siadaj. You know Emerald Ranch? Mind taking me there? Pokaż, 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 pokaż. O kurwa. O kurwa. Niech stracę. Niech stracę. Ale chcę zapierdalać. Mogłem sobie konia ograbić. Jest takie widoki piękne, Boże. Widzicie? To co mówiłem, że cały czas gdzieś tam... Kurwa, już myślałem, że w przepaść sko... Co, potrąciłem królika? Czyli szukasz lepszy model? Co, jeszcze z konia się bolcowałaś, czy nie? But I wake up and find some nasty piece of work pointing a rusty shotgun straight at me. Well, he gets wheezing on and I must have made some sort of noise because the next thing I know, Biscuit had nipped his ear clean off. Kicked his hide too as he was hollering away. Dobra, no tak pierdoli, ale wiecie co, taka, takie moje odczucie, że w sumie fajnie, że w tej grze nie ma teleportów, czy tam wiecie, punktów szybkiej podróży, bo fajnie jest pozwiedzać tutaj... No, zaczerpnąć tej gry trochę. Naprawdę, jest super. Jakiś tam hektar miałaś do pokonania, ale przejść się byś mogła. A wiadomo, to jest ten MPEG, nie? Ja... Taki mini questik. Dla nas jest tutaj... Przynajmniej dzięki temu. Kuźwa, nie tutaj. Mam nadzieję, że też dostanę wartościowego za to. Dobra, dobra. Płotka zwolni. Pierdoli, pierdoli. Wiadomo, pieprzę, bo to tak specjalnie zrobili, żeby cisza nie była niezręczna między... w grze oczywiście. Coś się działo cały czas. I teraz od niej z chaty na pewno pizie lecimy do tego. Po tego Jamie'ego całego. 8:56. Kurwa, przypuszczałem, że jest późniejsza godzina, bo wstaliśmy przecież o 9:00. Here we go. This is great. This was kind of you, mister. Please take this as my way of thanking you. No, co dałaś? Stryby pieśń z emblematem. Zajebiście. Zawsze coś. No i dobra. Teraz w linii prostej. No. Powiedzmy, lecimy na pełnej piździe. Płotka odpoczęła. Kurwa,
kurwa mać. Dajesz płotka. Dasz radę. Będę ten O'Driscoll na nas nie napadł. Muszę, że powiedziałeś, że nie będę przygotowany na to jakoś wyjątkowo. Ciekaw jest też, że to byli ci Bounty Hunters, tak zwani. Czyli łowcy nagród. Dobrze, chyba dobrze mówię, Bounty Hunters. Aj kurwa, lakier przerysowany na płotce. Dobra, żeby nas nie zrzuciła. No już. Boy. Pogłaskaj. Cieszę się, płotka. A jakieś... Oj, zawracamy jednak. Myślałem, że tam za tym gościem pojedziemy. Jestem ciekaw, czy to będzie jakaś ta religia, czy ten kult, co mówiła o nim Mary. Czy to nie będzie coś na wzór, może nie wzór. Czy to nie będzie coś kalibru latającego potwora. Spaghetti. No to różnie to bywa w tych Stanach. Ludzie są, sami wiecie chyba po tych, że ludzie tam są głupi, że oni myślą, że nie wiem, Polska, Bóg wie gdzie leży. No nie, bo już to nawet to Polsce. Nawet nie wiedzą, gdzie Francja jest i tak dalej. No głupi są po prostu. Myślę, że Ameryka jest na świecie i tylko to. I może jeszcze Chiny, bo wszystko z modnej Chiny. Że oni są jakby w centrum świata. O. Dobra, jesteśmy coraz bliżej. Zróbmy sobie rozpoznanie. Aha. Jakiś dwóch kiepów, okej. Dobra, troszkę w pizdeczkę dajmy. Pod górkę wiadomo, że tutaj się płotka może zajechać. Dobra. Okej. Oj, najebane mają chłopaki, widzę. Tak jakby chyba Ku Klux Klan. Szkuźwa, jakaś muchy lata. Ej, listopad jest, a już... poklep. Boy. Dobra. Z koniem mamy lepsze relacje. I teraz tak, ładunek konia. Nie, inaczej. Nie mogę giwer wyjmować, dobra, żadnego rewolwera. O, jest. Widzieliście to, co ja, no nie? O kurwa. Zaraz to będzie bariera jak z Bass Effecta i odbije mnie, tak? Bezpieczna skorupa. Jeszcze nie mogę zagadać. Boy? Your sister is very worried. The boy has chosen a path, sir. The path to truth. Well, his sister just wants to speak with him. Arthur, I've chosen a path. Nie wiem, czy on jest świadom tego. He's chosen safety. What path have you chosen, sir? I don't know about this nonsense. Let me speak to the boy. Dut-dut. Are you always this negative and antagonistic, sir? Kuźwa, Jehowi, normalnie dzikiego zachodu.
Forgive me, please. I am a fool for my God and a happy one, sir. I bless you. A, czyli proszę, z kulturką, proszę. What do I dream about? Who are my heroes? A skąd ma to kurwa wiedzieć? I have no idea. Turtles. Yeah, turtles. Hey. Skorupa, you love turtles. I love them too. Turtles. Jego wyraz twarzy, no. Jamie knows the truth. A nawet nie patrzyłem na ich klaty, patrzcie. You may speak with him. Dobra. Exactly. If your teachings are so great, what harm can I do? I'm not coming with you, Arthur. Just come and speak with Mary. Then make up your mind. Leave me alone, Arthur. I didn't ask for your help. Pizza. Kurwa. Dawaj płotka. Z górki to lepiej, wiadomo. O Jezu, ale bym wyjebał. Już myślałem, że się spieprzę. Daj. O Jezu! Dawaj. Dobrze, że staminę mam większą w kuniu. No z łuku mu nie zajebie, no. Lasso! Zdaje ci się, chłopcze. God of War mi się udziela teraz, chłopcze. Kurwa, płotka, zaraz mi to je wysiądzie. Gościu, zwolnij. No nie dogonię go, ty. Dajesz płotka. Wierzę w ciebie. Dawaj, dobrze. Ale symulat działa, kurwa, nie wierzę. Co, strzela do mnie? Chyba cię pojebało, gościu. Kurwa, koń dostał tego. Detonatora, nie wiem, czy wiecie, co to jest o kurwa. Wiecie, co to jest detonator? Jak nie, to zobaczcie sobie. No, to się bierze przed siłownią. Mega dawka kofeiny. Masakra. Ja raz przed siłownią wziąłem całą tą dawkę, to normalnie po siłowni chodzi jak przecinek. Po siłowni. Już nie mówię na. O ty idioto. Please, kid. Put that gun down. I warn you, Arthur. I'm gonna... I don't want to live anymore. Ja już, o Boże. Leave me alone. O kurwa. To chyba nie tak miało być. Ja miałem mu w giwerę zajebać, dobra. Nie ogarnąłem. Rozbrój Jimmy'ego, ja nie przeczytałem. Pięknie. Czekajcie. No dobra, już jestem, słuchajcie, miałem... Chwilę,
przymusową przerwę, ale kontynuujemy fabułę. Let's go see your sister. Okay. Okay. Okay, kid. Have I been a terrible fool, Arthur? I don't know. Każdy popełniał błędy. I don't know enough about it. But one thing I do know. There ain't no shame in looking for a better world. I missed you, Arthur. Are you and Mary sweet on one another again? Oh, no. That's all a tego konia. Time ago, son. Tego konia by wziął. This wasn't how I thought today would turn out. It's been a long time, Jamie Gillis. You were a kid last time I saw you. Didn't try to kill yourself. You know, you taught me how to ride a horse. Too well, apparently. Chelonia, though? Really? You'd fall for that? They were very nice to me. They're decent. I'm sure. Please tell me you didn't give them any money. Of course I did. They rely on charitable donations. Jesus, Jamie, come on. Trzeba chyba mi tutaj. Aha. Znacznik tutaj mam, dobra. Tutaj sobie dam. Jedziemy. I just wanted to believe that there might be something good coming my way one day. Guess that's dead in the water. With the turtle. Shut up. All Father kept telling me was, you won't amount to anything. You're not enough of a man. I had to get away. I couldn't take it anymore. Forgive me, but your father's a bully and a coward. Don't listen to him. Hey, don't talk about him like that. What do you want me to say, Jamie? He's a good father? Nice man. He won't be happy. Ooh. Kurwa. Taka lekka stłuczka i konie żyje. Nie dobrze. Moje błędy grafiki widzę. I teraz na pełnej piździe. Żeby znowu nie wyrżnął jakiś tam wóz. Something good coming my way one day. Guess that's dead in the water. With the turtle. Shut up. No nie mogę powiedzieć, że żeby miał bekę z gościa. Może to nie jest latający potwór spaghetti, ale też żółwie. No kurwa nie wiem. Czekaj, bo mnie zrzuci zaraz. Hey, don't talk about him like that. What do you want me to say, Jamie? He's a good father? Czekaj, czekaj, zwolnijmy. O nie, inaczej. Dla konia coś damy. The thing is, he's right. I'm not good at anything. Come on, that ain't. Możemy jechać. Tell me something you like. Don't think too hard. Apples, I guess. Apples? Yeah, I love apples. O kurwa, no to głębokie fuj to było. Carpentry or horses or something, but all right, go work in an orchard then. By that token, you must really like shooting and robbing people. I only like shooting young idiots who run away from me when I'm trying to help them. Father told me what you do. I'm sure he did.
Are you still with Dutch and what was his name? Hester? Jose. Yep, still the same, sort of. And Annabelle and Bessie? I'm afraid they're dead. Shit. Maybe Mary did make the right choice. No doubt. But none of it is anything like the nonsense you read in the newspapers. So, are you two getting back together? I told you, no. Just ask me for a favor. Here we are. She must be waiting inside. Hey, walk right. Taka błoga, taka. You're nervous about seeing her, aren't you? Taka muzyka uspokajająca. Jamie! Jamie! Come home! Please, you've. Father's been very sad. Father wouldn't know sadness if it died in his bed. But I'll come home for you. My boy. My sweet boy. Come on. Oh, Arthur. Thank you. Thank you. It's good to see you, Mary. And you, Arthur. And you. Łee. I tylko to. Oh, you'll never change. I know that. Szkoda, no. Taka fajna dziewczyna. Ale cóż, musiała wybrać lepiej pewnie. Niż takie życie w tych obozach całych. Feel like the luckiest man alive, and I feel like a fool. That woman confuses me and plays me for a fiddle like no one else alive. I trust I will not make a god-awful fool of myself once more, but somehow I imagine I shall. Drogi pamiętniczku, kto kiedyś kochał prawdziwie, część trzecia. Zobaczmy. Mapka. Misja dla nas jedna. Misja dla nas druga. Okej. Ten na czerwono obszar. Nawet nie wnikam, co tam jest. Może rzeczywiście, o właśnie. Patrzcie. Fort Wallace, to tam może być wojsko w sumie. Jak dla mnie. Dutch. Nie. Dutch van der Linde. Aha. Coś grubego może być. Także sami widzicie. Nasz quest. Wiadomo, że zapiszę w sumie. Nasz quest, kto kiedyś krychał prawdziwie, się zakończył. A ja was zapraszam do kolejnego odcinka, który będzie pewnie misja z Dutchem. Tak. Dokładnie. Dzięki wam za oglądanie i do usłyszenia. Cześć.